Bardzo mi miło. Jest to moje pierwsze wystąpienie na kasę, tak proszę o ewentualną wyrozumiałość, gdyby coś nie szło, szczególnie rzeczy techniczne, elektroniczne. Jaki jest temat mojego wykładu? Tematem mojego wykładu, jak tutaj widzicie, są średniowieczne korzenie wolnego rynku. Jako że Austriacka Szkoła Ekonomii jest właściwie pierwszą szkołą ekonomiczną w historii, która położyła aż tak wielki nacisk na badanie zjawisk ekonomicznych w historii. Jest to swego rodzaju paradoks, bo o ile zjawiska ekonomiczne, zjawiska gospodarcze są tak stare jak sama ludzkość, o tyle ekonomia jako nauka jest nauką młodą, ma 250 lat. A szkoły główne prądy, które dominują w ekonomii, mają dopiero około 100. Także uznałem, że dobrym tematem na rozpoczęcie też nowego roku będzie zagłębienie się nie tyle w same zjawiska ekonomiczne, nie tylko w same zjawiska gospodarcze, ale spróbować dociec, kiedy doszło do pierwszych zjawisk wolnorynkowych. I nie chodzi tutaj o historię idei, bo jak doskonale wiecie, że już na przykład uczeni z Salamanki czy scholastycy zajmowali się zjawiskami wolnorynkowymi, to jednak nie chciałem mówić o samej historii idei, o samej historii badania zjawisk wolnorynkowych, co o historii tego, jak te zjawiska się wytworzyły, dlaczego się wytworzyły, jak to się stało, że tutaj w Europie, w sumie na niewielkim kawałku ziemi, w cywilizacji zachodniej doszło do swego rodzaju rewolucji ekonomicznej, która nie wytworzyła się w żadnym innym miejscu na ziemi wcześniej, czyli do zjawisk wolnorynkowych. Bo historia to ludzkie dzieje, historia to ludzkie działanie. I właśnie o tym ludzkim działaniu chciałem tutaj opowiedzieć, a nie o samej historii idei. Także zapraszam. Ładnie się przesuwam. Zanim zaczniemy mówić o stricte, o średniowieczu, musimy się trochę bardziej cofnąć w czasie. Mianowicie widzicie tutaj mapę późnego cesarstwa rzymskiego. Jak można zauważyć, jest to pewien monolit. Jest to mapa z około roku 400, nie zaznaczająca jeszcze podziału na cesarstwo wschodnie i zachodnie, ale mówiąca wiele o samym cesarstwie. Cesarstwo rzymskie było tworem bardzo militarystycznym, bardzo scentralizowanym i bardzo, bardzo teokratycznym. Czemu w tej epoce mamy do czynienia z tak zwanym zastojem ekonomicznym? Mamy do czynienia z pewnym brakiem rozwoju technologicznego i wynalazków, ponieważ ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci wiek naszej ery, 300 lat Imperium Romanum, Pax Romana, to o ile jest to oczywiście rozwój prawa, ale nie ma tutaj rozwoju ekonomicznego, nie ma tutaj rozwoju technologicznego. Z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że 25% mieszkańców tego 50-milionowego imperium to były mówiące narzędzia. To nie byli ludzie, którzy wykonywali jakąś pracę, tylko to byli niewolnicy, którzy nie mieli jakiejkolwiek godności ludzkiej. Oczywiście panowie byli do nich przywiązani, jak niektórzy do chomików, czy do grzebienia, tudzież ulubionej zabawki, ale nie byli to ludzie. To były mówiące narzędzia. Jeżeli oczywiście mamy taką wielką siłę roboczą, sięgającą 1/4 populacji, to kto inny musi pracować? Nikt nie musi de facto pracować, bo praca jest w cudzysłowie darmowa. Także czy jest jakaś potrzeba na dokonywanie wynalazku? Na jakikolwiek postęp technologiczny? Nie, ponieważ celem postępu technologicznego jest ułatwianie życia. A po co ułatwiać życie mówiącym narzędziom? Dobry przykład tego jest taki, jak pewien wybitny grecki uczony, Hilo z Aleksandrii, pokazał w pierwszym wieku naszej ery cesarzowi Klaudiuszowi prototyp maszyny parowej. Cesarz był w niebowzięcy, ale zapytał uczonego, ale jak to się przyjmie, to co zrobimy z naszymi niewolnikami? Nie będą już wtedy potrzebni. A cesarzowi nie bardzo chciało się zmieniać system, który został wytworzony. Także jak doskonale już wiemy, my, ludzie żyjący w XXI wieku, znający zjawiska ekonomiczne, znający zjawiska historyczne, my już wiemy, że ten moloch musiał w końcu się rozpaść.
Jak to się stało, że dokonało się przejście od systemu, w którym praca była niewolnicza, do szukania innych rozwiązań gospodarczych czy ekonomicznych? Mianowicie w IV wieku, kiedy zaczęło przyjmować się chrześcijaństwo, zaczęło się inne spojrzenie na jednostkę ludzką, generalnie na człowieka. Zaczęto zważać na to, że jednostka ludzka jest wolna i że każdy człowiek ma przyrodzoną mu godność. Koncepcja nieznana w świecie ani heleńskim, ani romańskim. W świecie heleńskim, wśród Greków, nawet kobieta nie uchodziła za człowieka. Chrześcijaństwo to zmieniło. Dla nas jest to swego rodzaju paradoks, ale dla nich było to dosyć naturalne, z tego względu, że wtedy koncepcja człowieczeństwa wychodziła nie z tego, że ktoś jest człowiekiem, dlatego ma prawa, ale z tego, że ty jesteś na przykład obywatelem rzymskim, więc masz prawa, więc jesteś człowiekiem. Chrześcijaństwo dokonało tutaj rewolucji w spojrzeniu na człowieka. I od czasów Konstantyna, a zwłaszcza od czasów Teodosjusza, które mniej więcej pokazuje ta mapa, dokonuje się stopniowe, aczkolwiek gwałtowne zaniżanie się ludzi wykonujących pracę i nie otrzymujących za to zapłaty, czyli niewolników. Dokonuje się pewna, istnieje owszem dalsza zależność, ale ludzie, którzy uprawiają pola na dalekich prowincjach imperium, nie są już ludźmi pozbawionymi wolności, stają się tak zwanymi kolonami, stają się chłopami. I zanim powiem dokładnie, jakie zjawiska dokonały się w ciągu następnych stuleci, popatrzmy na następną mapę. To jest mapa około roku 1400, a teraz pokażę wam mapę z wieku XIII, która przed chwilą zaczęła. Jak widzimy, jest trochę bardziej kolorowo, prawda? I trochę bardziej, że tak można powiedzieć, zdecentralizowanie, mówiąc delikatnie. Mapa jest w języku francuskim, ale wszystkie nazwy, jeżeli macie dobry wzrok, bez problemu raczej odczytacie. Pokazują one mniej więcej drugą połowę XIII wieku. Jak widzicie, mamy tutaj już kompletnie inny świat. Świat, który jest całkowicie zdecentralizowany. Świat, w którym doszło do głębokich przemian ekonomicznych. I teraz, co się stało przez te 600 lat? Jaki był impuls, który doprowadził do tego, że taka decentralizacja miała możliwość, mogła mieć miejsce. Mianowicie, tak jak już powiedziałem, zanika w Europie praca niewolnicza. Owszem, wąski margines tak zwanych ludzi niewolnych będzie istniał aż do XIX wieku w Europie, ale w świecie zachodnim, przepraszam. Aczkolwiek nie będą już to ludzie, których praca jest fundamentem ekonomii. W Europie Łacińskiej status ludzi niewolnych mieli praktycznie tylko jeńcy wojenni i to też nie przez stały czas. Niewolni istnieli też w Bizancjum, ale była to bardzo wąska grupa społeczna, sięgająca 0,3%, a nie 25%, jak na przykład miało to miejsce w Imperium Rzymskim. Natomiast w innych regionach świata, gdzie nie mieliśmy do czynienia z pewną rewolucją w spojrzeniu na człowieka wynikłą z wprowadzenia chrześcijaństwa, nie mamy takich koncepcji co do tego, skąd się może brać bogactwo czy praca. Zanim doszło oczywiście do tego, że Europa wyglądała tak jak tutaj, na tej ilustracji, mieliśmy czasy, kiedy upadło Cesarstwo Zachodnie, co ludy oczywiście w takiej Galii, czy Hiszpanii, czy Italii musiały powitać z wielkim entuzjazmem, ponieważ obciążenie fiskalne prowincji na rzecz metropolii było olbrzymie z punktu widzenia na przykład czasów greckich, które poprzedzały epokę rzymską. Także ludy żyjące w V, VI wieku z entuzjazmem przyjęły to ludy zromanizowane, potomkowie Galów, Iberów, aczkolwiek zromanizowane, z entuzjazmem przyjęły to, że znika centrala i zamiast tego pojawiają się lokalni władcy, tak zwani barbarzyńscy, germańscy, Longobardowie, Frankowie, Wizygoci.
Anglowie, co akurat nie było aż tak przywitane z takim entuzjazmem, ale to jest pewien wyjątek. Czy Ostrogoci w centralnych Włoszech? Jak wcześniej mieszkańcy patrzyli na zmianę z metropolii rzymskiej na lokalnych władców? Patrzyli na tą zasadzie, że tak jakbyśmy my spojrzeli, że był policjant, który zabierał mi 30-30 parę procent i on nagle zniknął i zastąpił go Tony Soprano, który zabiera mi 15%. Lepszy Tony Soprano niż policjant, jeżeli można by na to w ten sposób spojrzeć. Zawsze jest to mniejsze świadczenie i on mi coś zapewni. On mi zapewni ochronę terytorialną. Później oczywiście mamy czasy, o których nie będę mówił szczegółowo, tylko powiem oględnie, czasy Karola Wielkiego, kiedy wraca pewne rzymskie spojrzenie na świat w kwestii jednolitego prawa. Ale co się dokonało w czasach Karola Wielkiego w dziedzinie gospodarczej, w dziedzinie ekonomicznej, co miało wielki wpływ na późniejsze dzieje Europy Zachodniej? Mianowicie, w czasach rzymskich mamy do czynienia z dużą ilością występowania monety. Mamy pieniądz chruszcowy, złoty, srebrny, pieniądz z brązu, pieniądz z miedzi. Wynikało to po prostu z tego, że aparat rzymski, żeby wyżywić ogromną armię, potrzebował dużej ilości realnej kruszcowej gotówki, której mógłby wypłacać rząd. Oraz też na pokrycie potrzeb administracyjnych. Kiedy upada centrala, która wymuszała tenże model gospodarczy, zanika też waluta. Zanika waluta kruszcowa, ale nie następuje powrót do autarki, czyli wymiany dóbr. Jednak mamy do czynienia z walutą tylko w o wiele mniejszych obszarach i w o wiele mniejszej częstotliwości. Pamiętajcie też, że to, na czym powstała łacińska Europa, zachodnie imperium, było o wiele mniej zaludnione niż wschód. Na zachodzie mieszkała tylko 1/4 ludności całego imperium, a ten region, Galia, Hiszpania, Italia, były zdruzgotane po najazdach Hunów, a także po tak zwanej epidemii justyniańskiej w VI wieku, o której się rzadko mówi. Druga co do najbardziej tragicznych epidemii w historii Europy. Więc logicznym jest, że kiedy spada liczba ludności, spada też handel. Nie ma administracji, która domagała się chruszcu, ale nie ma też takiej populacji, nie ma tak wielkich miast jak na wschodzie, które mogłyby pozwolić na rozkwit handlu. Natomiast co jest ważne, żeby o tym pamiętać, przez całe, aż do wieku XVI, osią gospodarczą świata, nie tylko zachodniego, ale także wszystkiego, co jest na zachód od Indii, jest Mare Nostrum, jak mówili Rzymianie, Morze Śródziemne. To jest, można powiedzieć, kręgosłup gospodarczy świata, do którego każdy chce się na swój sposób dostać, z którego każdy chce czerpać bogactwo. Wiedział o tym Karol Wielki i wiedział o tym, a raczej uczeni, którzy występowali na jego dworze, protoekonomiści, jakbyśmy ich dzisiaj nazwali, wiedzieli, jak ważna jest waluta, jak ważny jest pieniądz kruszcowy dla gospodarki, jak to pomaga w obiegu. Wiedzieli, bo widzieli bogate i potężne bizantyjskie miasta, gdzie oczywiście administracja i centralizm dalej były podobne do rzymskiej, ale nie było już niewolnictwa. Także Bizancjum, które rozwijało się stosunkowo wolno z naszej perspektywy, to w porównaniu do Imperium Rzymskiego niemalże gnało ekonomicznie. Karol Wielki doskonale wiedział, że kruszec jest niezbędny przy rozwoju miast. Dlatego, ale mimo tego nie doszło jeszcze za jego panowania do wzrostu obiegu monety, do wzrostu waluty, tak jak to miało miejsce w wiekach późniejszych. Dlaczego? Nie dokonała się jeszcze decentralizacja. Nie dokonał się rozwój miast na masową skalę. Ponadto kolejne
kolejną przeszkodą w tym, żeby Europa mogła rozwijać się równie dynamicznie, co na przykład Bizancjum w wieku VIII i IX, było to, że tutaj, na całym terenie południowego basenu Morza Śródziemnego i na wschodzie pojawił się kalifat, pojawił się islam, który odciął praktycznie Europę i częściowo Bizancjum od życiodajnych Indii, od jedzonego szlaku, który prowadził aż do Chin, gdzie było od czasów wczesno-starożytnych występowało ogromne ilości bogactwa, duże ilości kruszy, których się jeszcze nie nauczono wydobywać w Europie, jeszcze nie, bo nie doszło do takiej technologizacji. Kiedy muzułmanie zamknęli jedwabny szlak, zamknęli drogę do Europy na wschód, niezwykle ciężko było pozyskiwać dobra, które można nazwać dobrami luksusowymi, a także kruszce, które były niezbędne do tego, aby zaistniał powszechny obieg walutą. Przykład może być po prostu taki, jaka była wtedy różnica między człowiekiem ubogim a możnym. Była bardzo wąska klasa średnia, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Dominowali ubodzy i możni, gdzie możni stanowili około 10% społeczeństwa, ubodzy 35-40%. Podstawową różnicą było to, co jedli i ile tego jedli, oraz to, w co się ubierali i jakiej jakości jest to materiał. To była, dla nas jest to może trochę niewyobrażalne, ale w czasach karolińskich, trochę wcześniejszych, podstawą tego oceny człowieka, jego zamożności, był strój. Nie było to, jeżeli chodzi o spojrzenie na pierwszy etap, tak zwany pierwszy rzut oka. Czemu powiedziałem możny, a nie użyłem słowa bogaty? Dzisiaj człowiek bogaty to oczywiście dużo zer na koncie, duża ilość kapitału oraz rzeczy wartościowych. Wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. Bogactwo pochodziło z ziemi. Im większy obszar, tym dany człowiek jest bogatszy. Z czego to wynika? Z początków systemu, który potem został nazwany feudalizmem i był główną rewolucją, głównym czynnikiem tego zmiany gospodarczej, która dokonała się w Europie i w patrzeniu na gospodarkę. O co po prostu chodzi? Kiedy monarchia europejska około X wieku zaczynają się decentralizować, czyli X-XI wieku, zaczyna się rodzić właśnie feudalizm. Czego to wynika? Znikają świadczenia tych potomków tych wolnych chłopów, czyli kolonów, na rzecz centrali, na rzecz dworu i na utrzymywanie jakiejś niewielkiej armii centralnej danego monarchy. I zamiast tego pojawia się inna forma ustrojowa, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. To znaczy, ziemia jest dzielona pomiędzy wojowników. Na tej ziemi rezydują rolnicy, rezydują chłopi, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, mimo że to nie jest całkiem poprawny teren. Pojawia się wśród ludzi, jeszcze wtedy głównie społeczności wiejskiej, bo miasta nie zaczęły się odradzać, jak to miało miejsce później, pojawia się pewien sposób myślenia, czemu mam płacić na władcę, który nie zdołał mnie ochronić. Wojownicy powoli zaczynają przekształcać się w rycerzy. Jak to wyglądało u zalążków feudalizmu i jak rozwijało się później. Główny obraz tego, jak w XIX wieku na przykład zaczęto demonizować, trochę wcześniej średniowiecze, to był obraz pewnego ubogiego chłopa. I tu nie do końca właśnie tak to wyglądało. Ile wynosiła przez większość średniowiecza pańszczyzna? Czyli świadczenie na rzecz pana, który ma mnie chronić zamiast króla. Ponieważ ziemia, którą ja użytkuję, dany chłop, należy do tego pana, nie do króla. Ja użytkuję tą ziemię i ja jestem zależny od niego, a on jest zależny ode mnie. Jeżeli dajmy na to dany feudał, ma
10 łanów, to ktoś musi te łany uprawiać, aby uzyskać z nich zysk, uzyskać z nich pożywienie, uzyskać mięso, uzyskać bydło. Także chłop uprawia tą ziemię i pan feudalny zachowuje się w ten sposób. Oddasz mi część tych zbiorów, a ja w zamian za to zapewnię ci ochronę. Jest to potrzebowało kilkuset lat, żeby całkowicie okresu przejściowego między niewolnictwem a feudalizmem, żeby pojawił się po raz pierwszy w historii system, który nie działał w jedną stronę, jak niewolnictwo, ale działał w dwie strony. Ja jestem zależny od tego, że ty uprawiasz ziemię i oddajesz mi część, a ty jesteś zależny ode mnie, bo ja ci zapewniam ochronę. To zaczęło około X wieku działać. Europa oczywiście nie zaczęła się bogacić, ale poprawił się znacząco status życia ludności wiejskiej, która, tak jak wspomniałem, wcześniej dominowała. Wynikało to po prostu z tego, że chłop oddawał część zbiorów. Jednostką obrachunkową były tutaj dni. Więc ile taki chłop pracował na rzecz pana, a ile na swój własny rachunek? To jest właśnie to pytanie, które wiele osób sobie zadaje i kiedy uzyskuje odpowiedź, nagle dziwi się, że to było tak mało. Świadczenie chłopskie na rzecz pana to było około 12-15 dni w roku. Z czego musimy oczywiście pamiętać, że nie pracowano w niedzielę, więc odpada 52 dni. A także Kościół gwarantował 60 dni wolnych od pracy. Dzisiaj mamy chyba około 20 zagwarantowanych dni wolnych od pracy. Ale na roli chyba nie pracuje przez cały rok. Zdecydowanie. Pracuje się przez tak zwane 100 dni w roku. Z tym, że rola dziel jest tutaj jednostką obrachunkową. To znaczy, i to stosowano przez całe średniowiecze, a także utrzymało się w krajach, gdzie istniała silna gospodarka rolna, jak w Polsce w XVI-XVII wieku. To znaczy, że jeżeli, dajmy na to, jest gospodarz i on ma dwóch synów. Więc jak wykonuje te 15 dni pracy? Także jeżeli będzie z trzema synami, pracując przez 5 dni na tak zwanej pańskiej części, to jest to liczone jako 15 dni. Inna sytuacja wystąpiła tylko potem, od XV wieku, w państwie moskiewskim, w Rosji, gdzie chłopom nie naliczano pańszczyzny od gospodarstwa, tylko od duszy, od głowy. Dlatego przywiązanie chłopa w Rosji było przy tak zwanym realnym przywiązaniem. W Europie średniowiecznej ani w Polsce na przykład nie miało to kompletnie miejsca. Z czego to wynikało? Tak jak właśnie tutaj kolega powiedział, nie pracowano przez cały rok na roli, ale z dni były tutaj jednostką obrachunkową. To znaczy, jeżeli Dlatego wszystkie spory, jakie były toczone w Europie między danym jednym rycerzem a drugim, jednym feudalem a drugim, były sporami nie o liczebność wsi, tylko o ziemię, prawda? Dajmy na to, był spór o las. Las można wykarczować, może tam pojawić się jakiś kolonista, jakiś gospodarz, który będzie tą ziemię obrabiał i część upraw milował. Chłopi oddawali część upraw, gdzie jednostką obrachunkową były dni. Resztę konsumowali, a pozostałą część zaczęli sprzedawać w miastach i miasteczkach, które dzięki temu zaczęły się odradzać. Bizancjum potrzebowało żywności. Kraje arabskie potrzebowały żywności. Skądś musiały ją brać. I tutaj właśnie w wieku XI, już po 100 latach kształtowania się systemu, który potem został nazwany systemem feudalnym, dochodzi do poprawy bytności, dochodzi do poprawy jakości życia. Wynika to po prostu z tego, że chłopi są zależni od danego rycerza, ale nie są zależni od króla. Nie są zależni od suzerena. Ponieważ, jak większość z was wie, w feudalizmie, nie licząc Anglii, występuje zasada: wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Jeżeli król jest zwierzchnikiem księcia, książę jest zwierzchnikiem jakiegoś rycerza, a rycerz jest zwierzchnikiem jakiegoś chłopa.
Bob jest zależny od rycerza, ale nie jest zależny od księcia. Król, książę jest zależny od króla, ale rycerz, który jest zależny od księcia, nie jest zależny od króla. Przekształca się monarchia, monarchia patrimonialna, która była znana, wywodząca się jeszcze z tych królestw barbarzyńskich tak zwanych, przekształca się w monarchię feudalną, gdzie król nie jest władcą całej ziemi, nie jest jej właścicielem, tylko jest strażnikiem prawa na danym terytorium. Jest suzerenem, jest zwierzchnikiem, ale nie jest władcą każdej części w terenie, na którym panuje. Król ma swoje, jest udziałowcem, ma tak zwaną królewszczyznę. Część ziemi, która jest jego, gdzie on jest feudałem, ale inni, gdzie są chłopi zależni akurat od niego, gdzie dzierżawią ziemię od niego, ale całe terytorium nie jest jego własnością. Tam on jest tylko zwierzchnikiem i strażnikiem prawa. To było przekształcenie się, to było główne systemowe przekształcenie się, jakie dokonało się między monarchią patrimonialną a monarchią feudalną. Ale do kwestii państwowych wrócę jeszcze później. Od koniec XI wieku ma miejsce wydarzenie, które umożliwiło Europie korzystanie z bogactw handlowych wschodu. Mianowicie zostaje zwołana pierwsza krucjata w roku 1095, 27 listopada. Po 2 latach walk udaje się odzyskać Jerozolimę. Mimo że jest to znaczenie polityczne, niewiele znaczące dla Europy Łacińskiej, jest to znaczenie, ma to wielkie znaczenie religijne, ale przede wszystkim z punktu widzenia historycznego ma ogromne znaczenie ekonomiczne. Europa w końcu ma na nowo otwarte drogi handlowe na wschód. Ponieważ zostaną zaporzone poszczególne królestwa i księstwa na terenie Ziemi Świętej, na terenie Palestyny. Muzułmanie nie mogą już całkowicie kontrolować jedwabnego szlaku i napływ dóbr luksusowych oraz kruszców na teren Europy się zwiększa. Następuje na przełomie XI i XII wieku następuje zjawisko zwane rozkwitem średniowiecza. Średniowiecze generalnie dzielimy na wczesne, rozkwit średniowiecza i późne średniowiecza, zwane też jesienią średniowiecza. Wczesne średniowiecze było nazywane kiedyś niesłusznie ciemnymi wiekami, ale od tej nazwy już od dobrych 50 lat zaczęto odchodzić. Także ona wśród naukowców już kompletnie nie funkcjonuje. Jeżeli gdzieś wczesne średniowiecze określa, czasy przed Karolem Wielkim określa jeszcze ciemnymi wiekami, to tylko w popkulturze, ale już nie w nauce. Przykład. To, co widzimy tutaj, to katedra w Szal. Powstała w XIII i XIV wieku. Czemu właściwie pokazuję wam katedrę i jaki ona ma związek z wolnym rynkiem, którego szukamy w tych stuleciach? Mianowicie, tak jak powiedziałem, feudalizm daje pewną formę, dużą formę niezależności od centrali. Niezależności od suzerena, od króla. Chłopi dysponują większą liczbą żywności. Nie można tego jeszcze nazwać kapitałem. To, co chłop nie konsumuje, sprzedaje w mieście. Ktoś musi to kupować, ktoś musi to konsumować, ktoś musi tym obracać, żeby sprzedawać to do krajów arabskich. I do Bizancjum zaczyna rodzić się stan, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kupiecki. Ludzi, którzy nie żyją z wytwarzania dóbr, tylko z świadczenia usług i obracania już wytworzonym dobrem. Na terytoriach, gdzie nie ma rozwiniętego rolnictwa, zaczynają pojawiać się miasta, korzystające z dóbr naturalnych wytwarzanych przez chłopów i obracający tą żywnością oraz od otworzenia dróg handlowych na wschód
dobrami, które zaczynają do Europy ponownie napływać. Jakie to są głównie regiony? O największym wzroście miast, mimo że w XII wieku, dopiero rozkwitu średniowiecza, przez 60 lat na terenie całej Europy Łacińskiej, a także Rusi, postępuje decentralizacja. Coraz więcej ziemi jest dzielonych, coraz mniej jest ludzi jest zależnych od centrali. Postępuje zjawisko napływu dóbr luksusowych oraz kruszców, których zaczęto bić monetę dzięki rozwojowi handlu. Kruszce stają się ponownie środkiem płatniczym, który wypiera środki płatnicze naturalne. Jak mówię, nie było całkowitego powrotu do autarki, ale mieliśmy kompletny zanik z waluty złotych. Do praktycznie XI i przełomu XII wieku nie było, złota waluta występowała w Europie niezwykle rzadko. Mieliśmy walutę srebrną, walutę miedzianą, ale nie było waluty złotych. Handel lewantyjski, który pojawił się po pierwszej krucjacie, całkowicie ten obraz zmienia. Pojawia się moneta złota. Co jest właśnie tutaj ciekawe, jest to swego rodzaju bardzo obrazowe. Kupcy niezależni, kupcy z Flandrii, kupcy z północnej Włoch, kupcy z Neapolu, kupcy z zachodniej Hiszpanii, wszędzie na największe znaczenie zyskiwał właśnie kruszec złoty. Wolano, aby transakcji handlowych dokonywać w złocie, właśnie nie w srebrze. Wolano otrzymać jedną złotą monetę zamiast czterech srebrnych o takiej samej wartości. Wartość nabywcza kruszców płaci trochę inna niż teraz. Rynek, ludzie, miasta, które żyją z handlu, zaczynają żyć z handlu, wybierają złoto. Nikt tego nie narzuca. Złoto jest oddolnie wybrane jako najlepsza forma transakcji i najlepsza forma pieniądza, jaka się pojawiła. Jak powiedziałem, przez całe pierwsze 60-70 lat po pierwszej krucjacie, przez większość wieku XII, na całej terenie łacińskiej Europy następuje wzrost miast, wzrost liczby ludności Europy. Ma to też oczywiście też czynnik niezależny od człowieka, czyli ocieplenie się klimatu. W średniowieczu było dużo cieplej niż teraz. Taka zima, jaka jest za oknem, była uważana za dosyć srogą. W Polsce. No nie było sporo cieplej niż teraz. Czemu pokazuję wam tutaj katedrę XIII-wieczną? Kiedy kończy się wiek XII, następuje trwa już rozkwit średniowiecza, następuje tak zwane jego apogeum. Jak wielu z was wie, podział historii na konkretne okresy czy stulecia jest tylko podziałem umownym, żeby było łatwiej coś liczyć albo łatwiej coś posegregować. Tak naprawdę epoka, stulecie zaczyna się wydarzeniem. XIX wiek zaczął się rewolucją francuską. I XIX wiek się skończył w momencie wybuchu I wojny światowej w roku 1914. Stał 125 lat. A ile trwał wiek XIII, który zaczął się w latach 60. XII wieku, w Polsce trochę wcześniej? Trwał prawie 200 lat. Bo aż do roku 1348. Tak zwany długi wiek XIII, tak zwane apogeum średniowiecza. Tak jak mówiłem, w całej Europie następuje decentralizacja. Ale jak to wygląda w naszym wycinku łacińskiej Europy, czyli w Królestwie Polskim? W Królestwie Polskim, które nie zawsze miało króla, ale cały czas było Królestwem Polskim, ponieważ był to termin, w cudzysłowie można powiedzieć, ustrojowy. Mamy na początku takie jednostki jak Bolesław Chrobry, prawda? Każdy zna tą historię, że Bolesław Chrobry utrzymywał swoją drużynę wojowników, na którą oczywiście dani możni, czy też rolnicy, kmiecie z całego obszaru musieli płacić, niewielką, ale jednak musieli płacić daninę. Po wielu perypetiach oraz pewnej zagładzie
kraju, który dokonał się w połowie XI wieku, po wieku XII znany Bolesław Krzywousty dzieli Polskę. Jeżeli porozmawiacie na przykład z waszymi rodzicami czy dziadkami, którzy byli edukowani w państwowych szkołach za tak zwanej komuny, to pierwszą reakcją będzie: Matko Boska, co on zrobił? Jak on mógł podzielić kraj? Ledwie go zjednoczył on, cały kraj jest podzielony, Polski nie ma. Tak to przedstawiała oczywiście komuna. Jakoś koncepcja państwa, które jest zdecentralizowane, nie była władzy na rękę. I jeszcze w czasach piastowskich, które PRL tak brał na sztandar jako symbol, bo już pochodziło głównie o zachodnie granice, jako symbol pewnej tożsamości historycznej. A jak to wyglądało naprawdę? Krzywousty dokonał jednym aktem prawnym coś, co widział, co działo się od kilkudziesięciu lat w całej Europie. Czyli nie tylko, że zapobiegł konfliktowi o władzę, to jeszcze tym aktem dokonał całkowitej decentralizacji. To znaczy, mamy tak zwane Królestwo Polskie, Regnum Polonorum, ale nie ma koronowanego króla. Dlatego jest zwierzchnik, princeps Królestwa Polskiego, od którego są zależni w tym na początku jego bracia. Zależni w kwestii militarnej, nie w kwestii finansowej. Każdy ma swoją dzielnicę. W tych dzielnicach zaczynają warstwa wojów, jak kiedyś nazywano wojowników, przekształca się w Polsce na wzór zachodni w warstwę rycerską, zależną od swojego seniora. A ten senior jest zależny oczywiście od głównego suzerena, czyli princepsa Królestwa Polskiego. Tak zwane rozbicie dzielnicowe, które było demonizowane, jeszcze możliwe demonizowane w niektórych podręcznikach, było niezwykłym, można powiedzieć, dryganie kopem dla polskiej ekonomii, polskiej gospodarki w tamtym czasie. To właśnie wtedy, w XII wieku i na początku tak zwanego drugiego wieku XIII, rozpoczął się dla Polski okres, który przestała ona być peryferialna po 200 latach od powstania, a stała się integralną częścią łacińskiej Europy, ekonomicznie, kulturowo, naukowo, społecznie. Oczywiście u nas wiek XIII nie trwał tak długo, ponieważ został gwałtownie przerwany przez inwazję mongolską, która zniszczyła i zdewastowała połowę kraju. Nie tylko wybijając ludność, ale niszcząc zasiewy, niszcząc miasta, niszcząc młyny. A to było wiele stuleci przed epoką przemysłową. Nie można było tych rzeczy tak łatwo budować. Dlatego po roku 1241 Polska znowu staje się na 100 lat peryferiami Europy. Ale do Polski jeszcze wrócimy. Skupmy się teraz na katedrą Chartres. Piękny przykład francuskiego gotyku płomienistego. Monumentalna budowla stojąca po dziś dzień we Francji. Jak została wzniesiona? Jeżeli na przykład chcecie porównać sobie ją z jakąś budową starożytną, równie monumentalną, na pierwszy rzut oka przychodzi Koloseum, wzniesione w 12 lat. Tylko że historycy zajmujący się antykiem jakoś nigdy nie za bardzo chcą mówić, kto budował Koloseum i skąd się wzięły pieniądze na budowę Koloseum. Koloseum są zbudowane szybko, bo znieśli oczywiście niewolnicy. Za pieniądze zabrane mieszkańcom prowincji przez półmilionową rzeszę legionistów, które byli też utrzymywani z ich pieniędzy. Ta katedra, jak wiele katedr w ówczesnej Europy, większość została wzniesiona za pieniądze miejskie. Nie króla, nie można władcy, ale mieszczan, którzy zamieszkiwali dane miasto, byli związani z tym miastem i szukali czegoś, co ich razem zespoli. Czemu właśnie mówię o zespole? Pamiętajmy, że Europa w wieku XI miała 30 milionów ludzi. W wieku XIV miała już 70, prawie 2,5-krotny wzrost. Mimo tego, że śmiertelność noworodków wynosiła ponad 30%. Jednocześnie noworodków umierało. Europa nie była aż tak zagęszczona jak teraz ludnościowo, więc ludzie sami z siebie żyli w sposób dosyć indywidualny.
miasto było samorządem. Było niezależne. Mogło być pod patronatem monarchy, księcia, który często w pobliżu miasta budował sobie swoją rezydencję, ale nie było od niego w 100% zależna, była samorządna. O ile chłop był zależny od pana, bo parę procent, paręnaście procent jego dochodów pobierał pan feudalny w zamian za opiekę, o tyle w miastach całkowite podatki na rzecz utrzymania na przykład obwarowań miejskich wynosiły według obecnych wyliczeń około 0,5% całkowitych dochodów. Więc kiedy oni szukali czegoś, co mogłoby ich zespolić, jaką monumentalną budowlę mogliby wznieść? Coś, gdzie gromadzi się dużo ludzi. Wtedy nie było wielkich wydarzeń sportowych. Miasta nie były aż tak wielkie jak teraz. Nie było tyle ludności. Ale co nas zespala? Zespala nas religia. Nie wiara, nie fide, ale religo. Rytuał, zbiór rytuał. Do czego warto też nawiązać, o ile wiara ludzi średniowiecza, to jest temat na zupełnie kolejną dyskusję, nie była aż tak głęboka jak w wieku XVI czy XVII, kiedy było pogłębienie się religijności w Europie, to jednak była już czymś kompletnie nowym niż na przykład zabobonne religie pogańskie starożytnej Grecji czy Rzymu. Starożytna Grecja i Rzym nie znały koncepcji rozdziału religii i świeckości, religii i władzy. To pojawiło się dopiero w czasach Karola Wielkiego. Tutaj mamy już rozdział tego, co świeckie i tego, co sakrum. Ale kiedy ktoś chce wznosić kościół, monumentalną budowlę w środku miasta, to na ogół nie jest to biskup. Tylko inicjatywa pochodzi od mieszczan, pochodzi od mieszkańców tego miasta, że wzniesiemy bazylikę, która będzie katedra wyniesiona. Nazwa katedra pojawiła się nie przez to, że jest to siedziba biskupia. Biskupie rezydowali też w bazylikach. Nazwa katedra, czyli wyniesienie, pojawia się po prostu stąd, że dani mieszczanie chcieli pokazać, jak bogate jest ich miasto, że z dobrowolnych składek potrafią wznieść takie monumentalne budowy. Owszem, Rada Miejska dysponowała pewnym budżetem. Rada Miejska dysponowała pewnym budżetem, aczkolwiek nie był to budżet wielki. Dlatego często było tak, że budowle katedr stały, na przykład tą wznoszoną przez 100 lat, ale czystej budowy było w tym 35 lat. Dlaczego? Nie mamy pieniędzy, nie budujemy, nie zadłużamy się, nie prosimy króla o dofinansowanie, nie mamy pieniędzy, nie budujemy katedry. Gdyby ktoś spróbował z Rady Miejskiej wtedy powiedzieć, że można zaciągać pożyczki na koszty, które potem będą spłacać mieszczanie, prawdopodobnie jest to rozszarpane. Dla ówczesnych ludzi niepojętą była koncepcja tego, że można by się zadłużać celem tego, aby później spłacić jakąś budowę. Zadłużały się owszem indywidualne jednostki u kupców żydowskich, którzy mogli dokonywać tak zwanej lichwy, czyli pożyczać na dosyć wysoki procent. Kupcy chrześcijańscy raczej tego nie robili, ponieważ teologia na to dosyć krzywo patrzyła. Ale tak jak mówię, ludzie średniowiecza to nie jest jeszcze taka głęboka religijność i deizm jak wiek XVI czy XVII. Co to oznacza? Oznacza to po prostu to, że jak pojawiło się zjawisko relikwii, to było wiele ludzi, którzy fałszowało relikwie i to sprzedawało. Więc jak pojawiała się na przykład taka koncepcja, że można komuś pożyczyć pieniądz na dany procent, to często też robili. Owszem, na przykład kiedy potem pod koniec życia mogli żałować za jakieś grzechy, że na przykład robili źle czy niemoralnie, to budowali jakąś kaplicę. I dzięki temu mamy też wiele wspaniałych kaplic w Europie. Kto budował katedry? Katedry budowali wolni ludzie. Katedry budowali rzemieślnicy, mularze. Czy też użyłem z angielskiego terminu mason. Czemu XVIII-wieczna instytucja, która chciała potem wpływać na władzę, wzięła swoją nazwę od mularzy, czy wolnomularzy, jak się sami nazwali?
nie z tego, że byli ich potomkami, tylko z prostego względu, że żadna chyba grupa ekonomiczna, rzemieślnicza w średniowieczu, w rozkwicie średniowiecza, w jesieni średniowiecza, nie doszło do takiej niezależności, niezdrowej potęgi, jak budowniczowie kościołów czy katedr. Wtedy, kiedy nie było samolotów, a podróż na przykład z Krakowa do Paryża zajmowała 2 tygodnie, albo nawet więcej, człowiek, który przez pierwszą dekadę wznosił kaplicę w Lizbonie, potem budował już na przykład, bo potem budował na Mazowszu. Człowiek, który budował w północnych Włoszech, jechał do Skandynawii i wznosił katedrę w Nidaros, w Trondheim, dla władców Norwegii. Byli całkowicie niezależnymi ludźmi i przedstawicielami zjawiska, które zaczęło się właśnie pojawiać w XII i XIII wieku w Europie. Przedstawicielami cechu, gildii. Tutaj część z Was może nabrać sceptycyzmu, ponieważ gildie w późniejszych wiekach, w XVI, XVII, narzucały często współdziały z władcami absolutystycznymi celem tworzenia merkantylizmu. Narzucały ceny maksymalne, minimalne. W średniowieczu jeszcze to nie miało miejsca. Skąd się wzięła potrzeba zaistnienia czegoś takiego jak cech, jak gildia, mówiąc bardziej z niemiecka? Ano stąd, że jak już wiecie, mieszkańcy miast byli całkowicie niezależni, prawda? Jednakże musimy odwrócić pewną mentalność, którą my teraz mamy. Tak jak powiedziałem wcześniej, oni szukali czegoś, ludzie na tej epoce, co ich scala, dlatego budowali katedrę. My szukamy indywidualizmu, jest nas bardzo dużo, prawda? Inna sprawa, że państwo nas niesamowicie przyciska, jak dobrze o tym wiemy, ale szukamy tego indywidualizmu. Oni szukali też czego, co ich scala. I czego ci ludzie wtedy się bali? Czego bał się chłop, mieszczanin, rycerz? Nie bali się tego, że przyjdzie zaraza, ponieważ zaraza to jest też domena XVI, XVII wieku, nie licząc jednego wyjątku w średniowieczu. Bali się głodu. I to przerażliwe. Większość z ludzi, która siedzi na tej sali, nie ma pojęcia, czym jest uczucie głodu. My znamy zjawisko łaknienia, zjawisko niedosytu, zjawisko niedożywienia, które właśnie lewica bardzo często myli z głodem, mówiąc, że 15 polskich dzieci głoduje. Głodują to w Afryce. Polskie dzieci są, że coś to są niedożywione. Jak to wyglądało w średniowieczu, kiedy nie było jeszcze takich technik rolnych, jak mamy teraz? Jeżeli przyszedł rok nieurodzaju, jeszcze można było to jakoś znieść. 2 lata można było znieść. Były jakieś zapasy, była część chłop, oczywiście część sprzedał, więc miał jakąś walutę, za którą mógł nabyć trochę droższe jedzenie. Ale przychodził 3. albo 4. rok nieurodzaju. Pojawiały się masowe śmierci i w miastach, i na wsiach, gdzie ludzie generalnie umierali z głodu. Dlatego, kiedy przychodziły lata urodzaju, przez 7 lat, wtedy było znacznie więcej lat urodzaju ze względu na ciepły klimat. W Anglii hodowano na przykład winorośle, to jest dzisiaj nie do pomyślenia. Jednak, kiedy pojawiał się ten nieurodzaj, to starano się go za wszelką cenę jego zjawiska tak zminimalizować, aby nie doznać tego uczucia głodu. Kiedy na przykład było 7 czy 8 lat urodzaju, to było wspaniale. To kwitły wsie, kwitły miasta, kwitli panowie, kwitły wszystkie, jakbyśmy na dzisiaj powiedzieli, stany. Ale kiedy pojawił się nieurodzaj, to do kogo zwracali się chłopi? Chłopi zwracali się do pana. W XII wieku, już po 100 latach istnienia feudalizmu, pojawiają się zamki. Ponieważ feudałowie, rycerze mają już kapitał, mają już walutę na budowę tych zamków. Mogą zapłacić rzemieślnikom, aby wydobyli kamienie i zaczęli tworzyć warownie. Chłop, patrząc na zamek, czy na wielki dwór swojego feudała, patrzył trochę dzisiaj na to, jak my patrzymy na instytucje ubezpieczenia, na ubezpieczalnie. I to nie państwową, ale całkowicie prywatną. Wiedział, że jest od niego zależny, wiedział, że w czasach niedosytu może się do niego zwrócić. Ale też oczywiście mu pomagał, nie tylko z etyki, ale też z powodów ekonomicznych. Jak umrze, to kto będzie uprawiał moją ziemię, prawda? Ktoś musi mu uprawiać. Ale także z etyki, bo ludzie jednak z natury nie są podli, tylko ludzie są z natury raczej dobrzy.
Więc kiedy przychodziła katastrofa naturalna, której praktycznie nie mamy w Europie, to zaraz z głodem chłopi zwracali się do Pana. A do kogo zwracali się mieszkańcy miast, które byli od nikogo niezależni? Do kogo zwracał się rzemieślnik? Do kogo zwracał się rzeźnik? Do kogo zwracał się sklepikarz? Przecież Rada Miejska nie ma wielkiego budżetu. Jak komuś zemrze ojciec, to co ja mam zrobić? Jak mam sobie sam poradzić? Jestem wolnym człowiekiem, ale muszę sobie w razie czego umieć jakoś poradzić. Zwłaszcza, że nie mieli tak łatwego życia jak my. Tak jak mówię, przychodzi katastrofa naturalna i nie ma jedzenia, umierasz. Po prostu umierasz. Jak oni sobie radzili? Mogli się udać do pomocy do kościoła, który miał ziemię, do klasztorów. Ale to nie było aż tak wystarczające. Dlatego pojawiło się zjawisko cechu, zjawisko gildii, zjawisko samopomocy. Jeżeli na przykład syn rzemieślnika stracił ojca przy wypadku, tak no to ojciec był mularzem, albo ojciec był artystą, artyści dobili też rzemieślnicy w tamtych czasach. Tak na siebie patrzyli, no muszę zrobić dzieło, żeby mi za to jedzenie zapłacili, a nie tworzę dzieło dla samego dzieła. Stracił ojca, ma 13-14 lat. I co robi taki człowiek? Wie, że jego ojciec należał do cechy, do gildii. A więc myśli, idę do gildii i gildia mi pomoże. Gildia ma kapitał. Gildia jest organizacją samopomocy. Jeżeli spojrzycie na Kraków, mamy bramę floriańską, prawda? Ale mamy też dookoła oznaczenia, jakie bramy stały w danym miejscu. Brama Garcarska, Brama Miodowa, Brama Szewska. Skąd te nazwy? To są nazwy profesji, prawda? Ale nie stąd, że ktoś sobie wpadł na pomysł, a nazwę sobie ulicę Szewską i bramę też. Wynikało to po prostu stąd, że w Krakowie, kiedy działał samorząd i w każdym innym mieście, za dany odcinek murów i bramy był odpowiedzialny dany cech. To mieszczanie sami fortyfikowali miasta. Miasta były fortyfikowane przez mieszczan. Nie tylko, że bali się jakiegoś wielkiego najazdu, ale na przykład grupy bandytów. Wystarczyła 30-osobowa grupa bandytów, która wpadłaby do nieobwarowanego miasta i mogłoby narobić całkiem dużych szkód. Jak sami widzimy, mamy tutaj zjawisko samorządności i samopomocy, które wytworzyło się oddolnie. Rozkwit średniowiecza. Efekt tej decentralizacji to jest właśnie też nie tylko potężne, monumentalne budowy. To jest nie tylko wytworzenie się samorządów, wytworzenie się lokowanych miast, niezależnych od władców, centralnych, których nie ma, ani od posiadaczy ziemskich. A z czego to też wynikało? Pokazałem wam ładne, kolorowe mapy, prawda? Jak to jest pięknie, kolorowo, zdecentralizowanie. A jak oni na to patrzyli? Tu jest mapa Mundi z 1200 roku. Schodem do góry, ponieważ tak wtedy tworzono mapy w Europie, chociaż tam wschodzi słońce. I tak w sumie tworzono mapy w Europie do XVIII wieku. Potem tylko mapy żeglarskie były tworzone północą do góry. Całkowicie do wyparło w XVIII wieku. Kolejna mapa z XV wieku do wydania któregoś z dzieł Ptolemeusza. Mapa pokazuje, już jest skierowana północą do góry i pokazuje wiedzę o ówczesnej kartografii. Oczywiście, po co ja wam to pokazuję? Jaki to ma związek z wolnym rynkiem? Jaki to ma związek z państwem? Jaki to ma związek z organizacją społeczną? O co tu chodzi? O co mi chodzi? Gdzie nazwy kontynentów, nazwy regionów, krajów, miast, mórz. Ale czy gdzieś tu jakieś granice? Gdzieś tu jakiś kolorowy rysunek? Tutaj jest na niebiesko Francja, tu i na czerwono Polska. Widzicie gdzieś grubą kreską namalowaną granicę między jednym państwem a drugim? Nie. Czy ludzie znali pojęcie granicy? Tak, znali. Czy tamta góra jest pod na ziemi, która jest pod czyimś zwierzchnictwem, a ta już nie. Ale czy to oznaczało, że oni musieli mieć jakieś papiery na to, aby przekraczać te granice? W jakimś ujęciu politycznym? Nie. Do tego dochodziło tylko wtedy, kiedy była inwazja zbrojna, co się nie zdarzało aż tak rzadko.
Dlaczego? Tak jak już wam powiedziałem, nie ma armii centralnej. Nie tak jak w Rzymie, kiedy mamy potężną, półmilionową armię centralną, tylko król zwołuje swoich rycerzy w razie potrzeby, prawda? Dlatego te armie nie były wielkie. Przykład. W wojnie secesyjnej w XIX wieku zginęło 600 tysięcy ludzi. Między czasami Ottona I, czyli rokiem 960, a odkryciem Ameryki przez Kolumba 500 lat. Cały rozkwit średniowiecza i całe później średniowiecza zginęło też 600 tysięcy ludzi. Przez 500 lat. I wliczą w to inwazję mongolską na Polskę. Na przykład największa wojna w dziejach średniowiecznej Flandrii trwała oficjalnie 10 lat. Jeden feudał bił się z drugim. Miały miejsce dwie bitwy. Zginęły 3 osoby. Tym jedna, która spadła z drabiny, była pijana w czasie dobywania miasta. Z czego to wynikało? Z tego, że wojną zajmowali się rycerze. Zajmowała się warstwa, która miała tych chłopów ochraniać. Chłopi nie walczyli. To, że było tak, że przyszedł pan do Macieja i witaj Macieju, witaj panie. Dam ci wolniznę na ten rok całkowitą, nic mi nie będziesz odrabiał, ale pójdziesz ze mną na kampanię. Do ekipy, która będzie się zajmować mną w czasie wojny. No i na przykład rzekł. Ale nie musiał się na to zgadzać, prawda? Jak widzicie, wokół tej epoki narosło wiele mitów, tak jak też prawo pierwszej nocy, które jest w ogóle fantastą, jest wymysłem XIX-wiecznej literatury. Skąd się na przykład brały też takie mity? Stąd, że jedynym państwem, gdzie mieliśmy zjawiska feudalne w XIX wieku, była Rosja. A tak jak już mówię, tam nie było dokładnie feudalizmu, tylko była bardziej centralistyczna, teokratyczna monarchia. I ludzie patrzyli w XIX wieku na tamten kraj i myśleli, że tak to musiało wyglądać w średniowieczu. Ale nie wyglądało. Chłopi byli zależni częściowo od panów. A jak wyglądało, oczywiście, na przykład, gdy ten chłop chciał zmienić, to was pewnie interesuje, chciał zmienić, odejść od jednego pana, bo mu się tam nie podobało. Wyglądało to mniej więcej tak, że ziemia należy do pana. Jest wyznaczona pewna kontraktowa granica czasowa. W Polsce to było 11 listopada, Dzień Świętego Marcina. Że jeżeli chłop chce odejść w styczniu, nie może odejść do skończenia wszystkich prac polowych. Czyli do 11 stycznia. Do Dnia Świętego Marcina. Potem już może. Aż do lutego. Bez podania przyczyny i powodu. Oczywiście były też statuty, które prawa zwyczajowego, które potem zaczął to kodyfikować, kiedy może opuścić, na przykład cała wieś może opuścić pan. Na przykład wtedy, myśmy to dzisiaj nazwali, kiedy pan gospodarzowi molestował córkę, a ona nie chciała, żeby ją zmolestował. I kiedy powiedziała, cała wieś mogła bez podania przyczyny odejść sobie, gdzie tylko chciała. Chłopi nie należeli do nikogo. Ziemia, którą użytkowali i dzierżawili, należała. Ale nie oni. A czemu, zapytacie mnie, woleli się oni na przykład rozliczać w dniach, a nie na przykład w walucie złotej, srebrnej, miedzianej? Z prostego względu, tak jak już wam powiedziałem, zjawisko, które jest nam kompletnie obce, nie urodzaju, głodu. Jednego dnia, jednego roku będą dobre zbiory, prawda? Do których dostaniemy dużo na rynku. Ale następnego roku mogą być kiepskie zbiory, prawda? Gdyby pan ustalił mu stałą stawkę, to byłaby to stała stawka bez względu na to, czy był dobry dochód, czy był zły dochód danego roku. Czy były dobre zbiory, czy były kiepskie zbiory. A tak mamy stawkę pewną proporcjonalną. Był nieurodzaj, bo ty mi też oddasz, to mi też oddasz mało. Z tego skrawka ziemi, gdzie była akurat nieurodzaj. I tak mniej więcej wyglądały te zależności. A skąd? Zapytacie się mnie, czemu zmieniła się w ogóle koncepcja patrzenia w XX wieku na relacje gospodarcze i społeczne w średniowieczu. Pod koniec XIX wieku miało miejsce wśród naukowców takie zjawisko jak rebelia średniowieczników, bunt mediewistów. We Francji
gdzie miano po prostu dość tego, jak literatura i popkultura, która wtedy się rodziła, kultura masowa raczej, zaczęła demonizować średniowiecze. I zaczęły się badania nie tylko nad historią polityczną, ale zaczęto praktykować historią totalną. Zaczęto zajmować się każdym aspektem ówczesnego życia, ekonomicznego, religijnego, żeby poznać dokładnie tę epokę. I dokonano nie tylko takich odkryć, jak ja wam tu pokazałem, ale też innych ciekawych zależności poprzez badania źródeł i ikonografii. Tu jest akurat praca na polu. Przykład. Ilustracja pochodzi z roku 1402. Mamy chłopów, którzy pracują w ubraniach, które mają bogate kolory. Dosyć jaskrawe. Na tych samych seriach ilustracji jest też pokazany dwór człowieka, który zlecił zrobienie tych ilustracji. I kolorami, owszem, różnią się detalami od tych ubrań, ale nie różnią się aż tak kolorystycznie, aż tak jakościowo. W VIII-IX wieku, przed rozkwitem średniowiecza, przed powstawaniem miast, przed rewolucją wiekową, byłoby to ta różnica była widoczna, ale wtedy już nie było. Badano też takie ilustracje. Senat polski. Jak widzimy, jest tutaj monarcha, suzeren, ale możni nie są pod nim. Nie są umieszczeni w jakiejś piramidzie na ilustracji, tylko otaczają go kołem. Reprezentacji wojewodowie wszystkich ziem. Król jest oczywiście suzerenem, jest centralnym punktem, ale nie jest jakimś obrazem Boga na ziemi, jest strażnikiem prawa. Inne ilustracje. Duchowny, rycerz i chłop. Czy jeden stoi gdzieś nad drugim, w jakimś piramidzie? Nie. Każdy stoi obok siebie, rozmawiamy. Właśnie przez kilkadziesiąt lat badań francuska szkoła mediewistyczna Andalus, obecnie najlepsza szkoła mediewistyczna na świecie, dokonała pewnego znaczącego także dla wolnorynkowców i generalnie też dla prawicy odkrycia historycznego. Obaliła dominującą w drugiej połowie XIX wieku teorię walki klas stworzoną przez Marksa. Marks stworzył teorię, że klasy zawsze ze sobą walczą i będą walczyć, że to jest nieuniknione. Kiedy badano średniowiecze, znaczy kiedy badano antyk, dochodzono do tego, że teoria Marksa jest po prostu jego wymysłem. To nie jest tak, że jedna klasa musi być zantagonizowana z drugą. Nawet w czasach rzymskich, kiedy mieliśmy niewolników, którzy byli przywiązani do panów i czasem popełnili samobójstwo, kiedy ten pan zginął. A co dopiero mówić o ludziach wolnych, którzy byli od siebie zależni. Zależny był chłop od rycerza, zależny był rycerz od chłopa. Nie można powiedzieć tak, że na przykład stan duchowny był jednolity. Mamy biskupa, który był na ogół bogaty, prawda? Ale mamy też świętego Franciszka, który zbyt bogaty nie był. Mamy zakony żebracze, mamy dominikanów, żeby zajmowali się nauką. To nie mamy jednolitej grupy, tak samo jest z chłopami. Mamy bogatego chłopa, który ma dwa łany. Mamy uboższego chłopa, który ma pół łany. Mamy chłopów bezrolnych, którzy pracowali u chłopów bogatszych. I mamy oczywiście ludzi luźnych. Kiedyś, zanim szkoła Annales zajęła się badaniem struktur społecznych średniowiecza, myślano, że 8% czy 9% społeczeństwa średniowiecznego łacińskiej Europy stanowi tak zwana biedota. Żebracy, włóczęcy. A coś tutaj jest nie tak. Przecież mamy też, owszem, w miastach ludzi biednych, stanowiących, jak potem zaczęto badać, 3%, może czasem mniej, ale mamy też wśród chłopów ubogich, prawda, którzy nie mają za dużo ziemi i stanowią na przykład 15% czy 10%. Jak widzicie, ta liczba ludzi ubogich spadła na przykład z czasami z siódmym i ósmym wiekiem. Więc kim była ta tak zwana grupa, którą uważano za biedotę, ta 8-7%? Ludzie luźni, wędrowni handlarze, wędrowni bardowie, wędrowni trubadurzy, aktorzy,
czasem też po polsku, czasem też pisze pracy. Nazywano ich ludźmi luźnymi, ponieważ byli niezależni kompletnie od nikogo. Nie płacili żadnych podatków, nie odrabiali nikomu ziemi zamiast za opiekę. Nie musieli się przejmować tym, żeby pamiętać, jakie jest prawo, bo na ogół mieszkali gdzieś w buszy, a jeżeli na przykład mieli jakiś konflikt z prawem, to byli sądzeni według miejscowego prawa. Ale byli ludźmi kompletnie niezależnymi. I żaden monarcha nie myślał, żeby wysyłać jakiś konnych, żeby znaleźć im lokum, aby tamci zaczęli pracować i płacić na niego podatki. Nikt o tym kompletnie nie myślał. I ta grupa stanowiła dopiero i do średniowiecza, i w późnym średniowieczu około 7-8% społeczeństwa. Niezależnych kompletnie od nikogo. Takie wnioski, obalenie teorii walki klas marksistowskiej są zasługą właśnie naukowej metodologii przyjętą przez szkołę Annales. Dlatego, jak mówię, zajęła się uprawianiem historii totalnej. Najwybitniejszym żyjącym przedstawicielem tej szkoły jest Jacques Le Goff, do lektur którego podałem wam, do książek którego, do książki są podane jako przydatna lektura przed tym wykładem. I które bardzo gorąco polecam, jeżeli chcecie poznać gospodarczy wymiar życia w tamtym okresie w Europie. Ale idźmy dalej. Co z bankowością? Kupiec podróżuje daleko, prawda? Podróżuje z Brugi do Mediolanu, żeby coś sprzedać. Podróżuje z Anglii do Paryża. Podróżuje z Barcelony do Norymbergi. Są tygodnie drogi. A przecież wiadomo, nie będzie miał oczywiście wypadku, ale może ktoś napaść, prawda? Nic nie wiadomo. A mogą go wilksy zjeść. A może pomór przyjść. Nie było na sobie epidemii, ale na to pomór jakiś. Co wtedy? W XII wieku pojawił się zakon ubogich rycerzy Salomona, ubogich rycerzy Chrystusa przy świątyni Salomona w Jerozolimie, popularnie zwani templariuszami. Zakon, który jest nam przede wszystkim znany jako organizacja, która była organizacją rycerską, która broniła pielgrzymów w Ziemi Świętej, która walczyła z muzułmanami. Ale oni działali też w Europie. Jakie jest osiągnięcie dla w ogóle pojawienia się jakichś promów wolnorynkowych w tamtej epoce? Czy oni coś kupczyli? Nie. Templariusze stworzyli dzisiejszą bankowość. Templariusze stworzyli zjawisko weksla. Mieli zakumulowany kapitał, ponieważ utrzymywali dochody z miast, które ochraniali. A także to kapitałem obracali. Co jest najważniejsze, czemu zwróciłem tutaj uwagę na jedno słowo? Ubodzy, pauper. Oni sami mieli niewyobrażalny wręcz majątek. Poszczali pieniądze, udostępniali weksle, tworzyli bankowość z jednej komandorii do drugiej. Jechał, dajmy na to, ktoś z Barcelony, wracał się do Ziemi Świętej, nie miał pewności, czy wrócił, albo do Damaszku robić interesy. Dawano mu weksel, żeby nie musiał brać kapitału. Tam na miejscu kapitał odbierał i mógł prowadzić transakcje. Zakon był niewyobrażalnie bogaty. W każdej komandorii była jakaś duża suma pieniędzy, którą można było w każdej chwili pożyczyć, można było w każdej chwili wymienić, odwrócić. Ale oni sami byli niezwykle biedni. Praktycznie w ogóle nie dokonywali żadnej bieżącej konsumpcji. Jedyne, co posiadali, to jest miecz, zbroja, kolcza w tym czasie i trzy pary szat oraz bielizna. Jedno łóżko, misa, żeby móc się umyć i kawałek stolika, na które spożywali posiłek. Niezwykle bogata, potężna instytucja. Międzynarodowa. Niezależna od żadnego monarchy. Niezależna nawet też, ale uznająca zwierzchnictwo papieża, bo pamiętajmy, że to nie była instytucja świecka, tylko religijna. Co się właściwie z nimi stało? I tutaj mamy też pewną historię ich upadku. Wiąże się ze zjawiskiem pewnym ekonomicznym, o której muszę tutaj powiedzieć. Tak jak mówię, mamy walutę kruszcową. Mamy już walutę od czasów nawet złotą. Mamy walutę srebrną.
ale czy jest ktoś, kto ma prawo do bicia tej waluty? Jest. Suzeren. Monarcha. I to było jedyne państwowe, myślę, dzisiaj było, powiedzieli, uprawnienie króla, jakie miał wówczas, obok tego, że był strażnikiem prawa i zwierzchnikiem. Miał prawo do bicia monety. Państwo, jak my je dzisiaj rozumiemy, nie istnieje. Nie istniało w tym czasie. Geneza słów. W języku polskim mamy dwa słowa na określenie państwa. Państwo i stan. To drugie rzadziej używane. Ale w większości języków jest to słowo na określenie państwa jest słowem łacinopochodnym. Angielskie state, hiszpańskie stado. Oznaczające pewną termin, który nie był używany w średniowiecznej Europie. A polski termin państwo odnosi się właśnie, jest dosłownym tłumaczeniem łacińskiego terminu dominium. Jest termin regnum oznaczającym królestwo, gdzie zwierzchnikiem i strażnikiem prawa jest dany król, prawda, jest dany monarcha, to jest regnum. Ale nie jest to bynajmniej państwo, gdzie on może dokonywać czego chce. I może robić co chce. Nie jest to takie terytorium. Więc o co z tym chodzi? Z tym dominium, z tym państwem. Jest ten na to książę, który ma ziemię. I to jest jego dominium. Jest rycerz, który ma jedną wieś i to jest jego dominium. Jego państwo. Jego państwo. Europa 10 tysięcy Liechtensteinów? Nie. Europa miliona Liechtensteinów. Bardzo nie aż tak niezależnych od władzy centralnej. Ale co do tej waluty? Co obiecywał zawsze, jak wstępował na tron dany władca rycerstwu i chłop? Rycerstwu obiecywał, że nie będzie wywoływał niepotrzebnej wojny. Chłopstwu obiecywał praktycznie to samo. Obiecywał też, że nie będzie od chłopów żądał żadnych dani. I tak się na ogół działo, bo od chłopów nie było nic. Praktycznie żądane, zwiększane przez królowa jakieś ekstraordynaryjne wypadki. To się nie zdarzało. A co obiecywał stanowi mieszczańskiemu, który wtedy się wykształcił? Na świętą trójcę przysięgam, na Boga jedynego, że nie będę fałszował waluty. Wyobraźcie sobie Rostowskiego, który mówił coś takiego? Abstrahując tego, czy jest wierzący, czy nie. Wyobrażacie sobie, że składa takie słowa przysięgi? Nie. Każdy monarcha, jak zasiadał na tronie, jeżeli miał takie prawo, jeżeli miał prawo bicia waluty, na ogół miał, przysięgnął, że nie będzie jej fałszował. A uwierzcie mi, że za fałszowanie waluty, no wtedy po prostu ścinano i to się nie patyczkowano z tego. Jest waluta złota, to jest ta waluta złota. Dodasz trochę miedzi, no i bratku, po tobie. Wiele raczej z ciebie nie zostanie. Więc król przysięgnął, że nie będzie jej psuł. Czyli nie będzie psuł waluty. Nie będzie mieszał kruszców. Nie będzie także jest srebrna waluta i dodam ołowiu. Ale był jeden przypadek w historii, gdzie pewien władca, najpotężniejszy władca Europy, sfałszował walutę. Był to Filip Piękny, władca Francji, na początku XIV wieku. Dodał do waluty złotej około 15% ołowiu. Kazał bić taką walutę. Przepływ oczywiście waluty był nie tak dynamiczny jak teraz, dużo mniej dynamiczny. Ale po roku, kiedy kupcy zaczęli się zorientowali się, co się dzieje, że pojawiło się zjawisko inflacji, które w tamtych czasach, jak się pojawiało, było naprawdę minimalne, że wszystko zaczyna tracić na wartości, że kupcy na przykład włoscy orientują się, że to jest kiepska waluta, a inni ci kupcy nie mają, wściekli się. Lud Paryża stał i powstał i prawie rozszarpał króla na paryskich ulicach. Króla, suzerena. Nie przeszkadzało im to, że on jest pomazańcem, bo był monarchą feudalnym. Nie był monarchą absolutnym. Na Ludwika XIV baliby się podnieść rękę, bo to słońce. Na Filipa Pięknego nie bali się podnieść rękę. Uratowało go tylko to, że
W centrum Paryża znajduje się wyspa Sitte, na której jest katedra Notre Dame. I znajdował się ówczesny Pałac Królewski, teraz to jest Pałac Sprawiedliwości i Muzeum. I właśnie chyba wtedy Filip Piękny zobaczył, kiedy popatrzył na drugi brzeg Sekwany, siedzibę zakonu Templariuszy. I pomyślał, tam jest kapitał, który nareperuje to, co zepsułem. Że będę mógł wrzucić odpowiednią ilość kruszców z tego, aby mnie nie rozszarpali. I wymyślił całą bajkę o herezji Templariuszy. Jako, że papież już był od niego bardzo zależny i może było tego przybronić, to zniszczył pierwszych twórców bankowości w Europie. W sposób, jakiego nie będę tutaj przytaczał, bo historię naprawdę upadku i tego, co Filip Piękny zrobił z templariuszami, każdy chyba zna, że to był Piątek XIII i tak dalej. Celem było po prostu pokazanie tego, jaka była geneza tego, że ich zniszczył. To nie były przyczyny religijne, jakieś tajemnice. Ukryte manuskrypty jakichś tajemnic o Jezusie, przyczyna była czysto ekonomiczna. Zniszczył instytucję z potężnym kapitałem, żeby naprawić walutę, którą sam zepsuł. Jest to taki pierwszy przypadek, po prostu taki pierwszy przypadek w historii, że władca, który miał o wiele mniejszy zakres władzy niż dzisiejsi rządzący, niszczy niezależną instytucję finansową. Zanim jeszcze przejdę do ostatniej części, która będzie skupiona bardziej na Polsce, ale zrobię to w miarę szybko, chcę wam po prostu pokazać, jakie wynalazki dokonały się w tamtym okresie. To są czasy, owszem, kilkaset dobrych lat przed rewolucją przemysłową, ale pojawia się coraz większa ilość wynalazków, których celem jest ułatwianie ludziom życia. Każdego z nas, ponieważ potrzebą wynalazku jest ułatwienie życia. Jeżeli ludzie są wolni i pracują, to chcą sobie tę pracę ułatwić, prawda? Kołowrotek. Najważniejsze chyba osiągnięcie średniowiecza, o którym się rzadko zapomina. Wiecie, co to jest? To jest coś, bez czego w XVIII wieku nie byłoby rewolucji przemysłowej. A potem w konsekwencji akumulacji kapitałowej w XIX wieku. To jest wielki pies. Tutaj są ludzie, mniej więcej tutaj, żebyście wiedzieli, jak duże to było. Technologizacja, odlewnictwo. Pojawienie się stali na masową skalę w Europie, która jest przecież stopem. Wielkiego pieca, który ułatwiał tworzenie narzędzi, takich jak wielki pług. Dzięki temu można było więcej zaorać, można było więcej zasiać, można było zwiększyć uprawy. Można było po prostu wytwarzać większy zysk, większa ilość pożywienia, większy kapitał. Tylko dzięki temu wynalazkowi. Oczywiście są też inne wynalazki, jak na przykład trójpolówka, jak młyn, ale też takie, których używamy do tej pory. Okulary. Jaki był cel powstania okularów? Taki, żeby ułatwiać ludziom, którym psuje się wzrok, żeby mogli na przykład lepiej czytać. A po co? A kto zajmował się czytaniem głównie książek? Uczeni. Bo mimo iż taki przeciętny na przykład chłop, owszem, on umiał składać litery, pisać, czytać, ale jemu to nie było do niczego potrzebne, prawda? Przecież nie miał dokumentów, ani nie miał dowodu osobistego, a chciał się przeprowadzić z Norymbergi do Polski, to znaczy nie potrzebował papierów od swojego lokalnego suzerena, że chce się przenieść. Zajmniej odczekał do konkretnego dnia i się przenosił. Ale czy głównie czytelnictwem zajmowali się uczeni, bo książki były drogie. Jeżeli ktoś, kto nie był uczony, chciał się zgłębiać wiedzę, to udawał się do klasztoru, w którym na ogół były też biblioteki. Jest to też ogromny rozwój nauki, o którym zapomniałem powiedzieć. Ogromny rozwój powstanie w ogóle zjawiska i instytucji, w której się obecnie znajdujemy, czyli uniwersytetu, wszechnicy. Ale nie tylko mówimy o wysokim szkolnictwie, ale także powstanie szkół kolegialnych, szkół katedralnych, czy po prostu szkół parafialnych powsiad. Wszystko wynikało z tego, że jeżeli był postęp ekonomiczny, to wtedy ludzie mogli się skupić na innymi rzeczami, czyli nad rozwojem nauki, którą wcześniej zajmował się tylko Kościół, prawda?
i utrzymał ten rozwój nauki od czasów starożytnych. I potem przez kilka stuleci sam rozwijał po prostu z prostego względu. Ciekawostka. Co dało taki napęd rozwojowi nauki w średniowieczu? Tutaj trzeba wrócić do chrześcijaństwa. Religie pogańskie, greckie, rzymskie dawały obraz świata, który jest chaotyczny, którego nie warto się zajmować. Chrześcijaństwo daje obraz świata, w którym rządzą stałe prawa. Bo Bóg stworzył świat według stałych praw. Więc warto poznawać świat i warto poznawać te stałe prawa. I taki był główny motor dla średniowiecznej nauki. Właśnie dlatego mogli powstać pierwsi zjawisko pierwszych racjonalistów, mogli nauczać pierwsi racjonaliści, jak na przykład Janusz Koter Jugena w czasach karolińskich, czy Tomasz Zakwinu w dobie długiego wieku XIII. Inny wynalazek używany do tej pory? Zegar. Też efekt tej technologizacji, która nastąpiła po znalezieniu wielkiego pieca. Takich zegarów, jak do niej spojrzeć, używamy po dziś dzień. Jeśli na przykład nie ma komórki, to patrzy na ratusz miejski, no i widzi zegar, nie która jest godzina. A także, jak widzicie, zwiększenie też się tempa życia. Rzymianie nie operowali w ogóle na godzinach, tylko na porach dnia. Ludzie średniowiecza musieli już operować na godzinach, szczególnie w miastach. I najważniejszy wynalazek średniowiecza. Prasa Gutenberga. Potem, kiedy zaczęło przybywać jeszcze bardziej ludności, zjawisko oczywiście przepisywania ksiąg było niewystarczające, nawet dla bibliotek uniwersytetów. Rewolucja Gutenberga. Efekt tego, że powstawały miasta i że chciano sobie ułatwiać życie, że była potrzeba wynalazku wynikająca ze zjawisk rynkowych. XV-wieczne przedstawienie kupca. Jak widzicie, dokonał się też postęp w sztuce, który był efektem ubocznym, ale chciano ją udoskonalać. Tutaj sobie wam pokazuję po prostu, jak wyglądały główne szlaki handlowe. Gdybym pokazał wam wszystkie szlaki handlowe ówczesnej Europy bez granic, gdzie była tożsamość terytorialna, ale nie było tożsamości narodowej. Widz Stwórz pochodził z Norymbergi. Większość życia mieszkał w Krakowie. Kiedy wrócił do Norymbergi, mówiono o nim mistrz Wit Polak. Niepojęte. A dla na przykład człowieka, który żył w XIX-wiecznym nacjonalizmie, tym bardziej opartym o etniczność. Była tutaj tożsamość terytorialna. Wielki polski uczony, protoplasta europejskiej optyki, Witelian, pisał w liście w naszej ziemi, w polskiej ziemi. Mówił sobie, że jestem synem, Polki i Turyńczyka, z Turynii. Ale pisał w naszej ziemi, w polskiej ziemi. Czyli utożsamiał się z terytorium, a nie z pojęciem narodu, który nie jest bytem, tylko jest oczywiście zjawiskiem kulturowym. Europa bez granic, gdzie szlaki handlowe docierały od Toledo aż po Nowogród. Niekontrolowane graniczne. Jedyna kontrola, jaka się mogła pojawiać, to po prostu taka, że ktoś chciał sprzedać w jakimś mieście towar, dokonywał drobnej opłaty, albo na moście, albo przy bramach miejskich. Co skończyło długi wiek XIII? Czarna śmierć. To jest oczywiście Europa we współczesnych granicach i pokazuje rozwój, postępowanie czarnej śmierci na terenie Europy. Epidemii dżumy, która wybiła 1/3 ludności. Spowodowało to, że zjawiska gospodarcze na przykład dekadę w miastach, czy dwie dekady zamarły, gdzie zaczęła się pogłębiać religijność, której eksplozja to wiek XVI-XVII. Ale mimo takiej katastrofy, gdzie zginęła 1/3 ludności Europy, 70 milionów przed epidemią, 40 parę po epidemii, Europa przetrwała. Europa przetrwała i potem zjawiska gospodarcze mogły się odrodzić. A w końcu XV wieku Europa zaczęła kolonizować i sięgnęła. Stała się nie tylko najbardziej rozwiniętą cywilizacją na Ziemi, ale sięgnęła pod władzę nad światem. Były tereny, oczywiście, których epidemia w ogóle nie dotknęła. Mediolan, Brugia i Polska. A wzięło się to stąd, że Polska. Po prostu Kazimierz Wielki wpadł na dobry pomysł, utworzył kordony sanitarne na granicach. Wiedział, gdzie idą szlaki handlowe i dopiero wtedy były tam wysłane małe oddziały, żeby prowadzić kwarantannę. 24 godziny, nikt nie zachorował, puszczali.
dało radę. Zaraza praktycznie dotarła na główny teren Polski. Oczywiście północ ma wtedy zajęta przez Zakon Krzyżacki, dlatego można się zastanawiać, czemu akurat tam się pojawiła. Czy nie pojawiła się dlatego, że oni wprowadzili kordonów sanitarnych, a nie dlatego, że nakładali duże podatki na mieszczan, co jest prawda. No i co oni potem oczywiście skończyli, jak skończyli, ale to jest temat na też inną dyskusję, ale już chcę się skończyć w 10 minut, żeby was więcej nie trzymać. Czy Polska na tym zyskała, że Kazimierz Wielki wprowadził kordony sanitarne, a za jego przykładem wprowadzili też władcy Śląska, drobnych państwenek śląskich, jak już to dzisiaj powiedzieli, tych drobnych domów. Oczywiście nie muszą tego robić władca, który był suzerenem, ale mógł to zrobić też każdy lokalny feudał i tak robili władcy śląscy. Jak Polska zyskała na tym? Zyskała na tym tak, że tak jak wam mówiłem, przez 100 lat po inwazji mongolskiej Polska była znowu peryferiami Europy. A dzięki temu, że Czarna Śmierć nas nie dotknęła oraz następowała wcześniej kolonizacja z krajów, gdzie powstawało zjawisko przeludnienia, czyli na przykład w Niemczech, bo wiadomo, ziemia wszystkich nie wyżywi. Na 100 hektarów, na 100 hektarach 5 gospodarzom żyje się dobrze, ale 50 już raczej nie, prawda? Więc trzeba szukać nowych źródeł utrzymania. A utrzymanie z ziemi jest ryzykowne, bo nie urodzaj, bo urodzaj. Dlatego emigrowali do Polski. Emigrowali do Polski, przepraszam. Jak Polska na tym zyskała? Polska zyskała na tym, że w końcu zaczęła się rozwijać i o ile w reszcie Europy mamy tak zwaną jesień średniowiecza, określenie wam bardzo dobrze znane dzięki Tarantino, jesień średniowiecza, o tyle w Polsce jest to nazywane złotą jesienią średniowiecza. W Europie była odbudowa i rozwój, ale nie było już takiego dynamizmu jak w wieku XIII. W Polsce mamy złotą jesień średniowiecza, to znaczy, że jest popyt na nasze zboże, urastają nasze miasta, Kraków urasta do rangi metropolii, następuje ogromny rozwój. Największy od czasów właśnie rozbicia dzielnicowego, tego tej pierwszej fazy. Tutaj jest trochę późniejszy, bo XVI-wieczny wizerunek Krakowia. Krakowia to dus Polonia urbs celebrima. Kraków w całej Polsce miasto najsłynniejsze. Składamy oczywiście, widać, miasto składa się, metropolia składa się z trzech części. Głównego miasta, Kleparza, Kazimierza, Przedmieści, do Błoń mniej więcej, oraz poszczególnych takich wiosek jak Czarna Wieś, Krowodrza, nazwę wam znane. O co chodzi? Że wam to pokazuję. Jest metropolia, królewska, Krakowie, ale każda część tej metropolii, Kazimierz, Kraków jest osobnym, jest osobnym samorządem. Kazimierz to, wiecie, Kazimierz Wielki, którego wykorzystywała komunistyczna propaganda i chciano z niego zrobić jakiegoś centralnego planisty, który jeździł po kraju i budował w każdym miejscu sam, prawda? Albo jeździł tu zbudujemy mur, a nie tak to wyglądało. Kazimierz po prostu wysyłał swoich ludzi po Europie i mówił, gdzie i przez jakiś czas nie będą ściągane daniny, ponieważ mimo, że było feudum, to on był suzerenem, ale nie było tej warstwy, dajmy na to, wielkich feudałów, która trochę zanikła, gdzie oni byli zależni od niego i dlatego wielu rycerzy było od niego bezpośrednio zależnych. Ale miasta powstawały właśnie dlatego, że Kazimierz nie nakładał żadnych centralistycznych opłat. Tylko po prostu ludzie sami napływali do Polski, bo wiedzieli, że tutaj nie będzie żadnej formy danin, ani żadnej formy opłaty. Czemu zrobiono na przykład coś innego niż to było z Londynem czy z Paryżem? Główne miasto krakowskie jest osobno, ale pozostałe części są osobno. Ponieważ mimo, że to była jedna metropolia, to składała się z kilku organizmów miejskich, prawda? Kilku samorządów. Poznajesz ten budynek? To są sukiennice zaraz po wzniesieniu. W tle widać wznoszony kościół mariacki. Znajduje się on na rynku krakowskim. I tutaj właśnie powoli chcę dochodzić do konkluzji tematu, który jest przedmiotem mojego wykładu, czyli średniowieczne korzenie wolnego rynku. Jak idziecie na imprezę, gdzie wy idziecie?
idziecie na rynek, prawda? Są niewydania, gdzie idziemy? Idziemy na rynek. Czy to jest słowo podobne do słowa, które jest użyte w wyrażeniu wolny rynek? Nie, to jest to samo słowo. Rynek. Czym był rynek? Rynek w miastach był właśnie obszarem przeznaczonym do handlu. Handlu, który był niczym niekontrolowany. Dlatego potem, kiedy zaczęto opisywać zjawiska ekonomiczne, właśnie nazwę rynek wybrano do określenia wymiany handlowej, wymiany dóbr, wymiany usług, która nie jest kontrolowana przez żadne instytucje państwowe. Bo tutaj właśnie w miastach tam była ta przestrzeń, nazywana rynkiem. W Krakowie akurat największa, tu możemy się szczycić. Gdzie właśnie dokonywano tej wymiany dóbr. Polecam wszystkim, żebyście przeszli do muzeum, które jest w podziemiach rynku, bo kiedy ja tam przyszedłem pierwszy raz, a już 6 razy, to doszło do mnie, że ja tak naprawdę jestem otoczony przez wszystko de facto przez wystawy, terminy i tak dalej, które stworzy twórcy muzeum, skupiając się na zjawiskach gospodarczych. Ja byłem otoczony przez rynek, przez wolny rynek. A tutaj właśnie na rynku wzniesiono coś, co ułatwiało po prostu handel. To jest, oczywiście nie wzniesiono tego, nie zniósł tego Kazimierz Wielki, że siedział z cegiełkami i budował centralne planista, tylko wzniesiono to za jego panowania. Wznieśli to coraz bogatsi mieszkańcy Krakowa, którzy mieli pieniądze na to, aby wznieść taką budowlę, żeby ułatwiała na handel. W sukienicach handlowano akurat głównie suknem, odzieżą, która była bardzo ważna, odzieża pokazywała status. Dlatego na przykład w społecznościach wiejskich teraz ludzie się głównie ubierają dalej, na przykład idą do kościoła. Jest to spotkanie masowe, prawda? Pokazuje się tak jak w czasach feudalnych. Jak jest cały majątek na sobie. Tutaj handlowano surowcami. Przy wejściu na ulicę Grodzką handlowano solą. To jest też ważne, o Krakowie się mówiło, że wjechał do Europy na beczce soli. Umiał wykorzystać surowiec, który był uzyskiwany niedaleko i wyperswadował sobie to, że nie miał monopolu na handlu solą, ale po prostu wtedy nie było zjawiska reklamy. To nie szukano przywileju od władcy centralnego, tylko starano się kłaść największy nacisk, żeby wygrać na rynku dostęp do surowca, który można potem obracać i sprzedawać. Tak to miejsce wtedy wyglądało. Nie było tak, że jakieś miasto miało wyłączność na obrót surowcem, bo dostało jakiś przywilej, tylko po prostu go wygrało. Wiadomo, jak jest na przykład 20 km, to jest łatwiej niż miasto, które jest 100 km od danego surowca. Ratusz miejski, czyli też pokazuje, ratusz był wznoszony przez z dobrowolnych datków albo z ludzi, którzy byli wybierani do rady. Jak dokonało się ten wybór, po prostu najzacniejsi przedstawiciele danego cechu byli wybierani jako ławnicy, jako radni do ratusza. To jest akurat obraz ratusza z roku 1500. Widać jeszcze gotycki charakter, rekonstrukcja. A czemu pokazuję tutaj kościół mariacki? Bo to jest bardzo ciekawe. Powiadam wam o katedrę. Szar. 100 lat ją budowano. Nie ma pieniędzy, nie budujemy. Kościół mariacki kiedyś wyglądał trochę inaczej, był cały biały, żeby imitować francuski gotyk komunisty, jak większość gotyku ceglanego w Krakowie. Był ukryty wapnem. Miał trochę inny kształt. Ale o co chodzi? Monumentalna budowla gotyku północnego. Czy Rada Miejska na nią wydała pieniądze? Wydała tylko na ołtarz w drugiej połowie XV wieku. Jak przebudowano, świątynię przebudowano tak, że jej przebudowa zaczęła się w roku 1330, a była ukończona około roku 1370. Pracowano niemalże bez przerwy. Był 5 lat zastoju. Jak ją wzniesiono? Cała Bazylika Mariacka jest zniesiona z datków w testamentach. Wszystkie sumy, za które płacono robotnikom, to były sumy przekazywane w testamentach przez mieszkańców Krakowa na budowlę świątyni. Cała ta konstrukcja jest po prostu jest dowodem na to, że bez budżetu można dokonać wzniesienia budynków, które w tamtym czasie, tyle lat temu, wznoszono i stoją one po dziś dzień.
bez żadnych form budżetowych, żadnych pośredników. Po prostu zapisywano w testamentach i przekazywano to architektowi, mularzom i tak dalej, i tak dalej.